Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj z panem Andrzejem będziemy testować dwa sekatory. Dwa takie do cienkich gałęzi. Mamy tutaj taką kwaterkę do wycięcia starych drzew. W sumie nieważne co potniemy, możemy ciąć co tam sobie chcemy. No i co? Dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. Jak tam zdrówko? Dobrze, dobrze. Dobra, koniec głupot. Zobaczcie, jak dziki poryły tutaj. Przyłażą skubańce i ryją. Nieźle, co? Dobra, zobaczmy, co my tam mamy. No dobra, panie, co to są za sekatory w ogóle? No, jeden to taki Chińczyk, typowy. Typowy Chińczyk, to znaczy jaki? Skośny? Oki, czy co? Tak, tak. Po prostu chiński sekator. Niedystrybuowany w Europie. Jak to? Przecież jest, masz go. No ja sobie tam załatwiłem. No, no dobra, masz. Jak taki sekator kosztuje, kasiory? Ile to mniej więcej trzeba dać pieniędzy? No tańszy jest od Boscha jakieś 3 razy. Bosch kosztuje 700. Czyli ten z 300 załóżmy. No, pi razy drzwi, dobra. Mamy tutaj... Bez baterii. Mówimy o ceny, o cenie bez baterii. No dobra. 12-woltowy. Tak, 12. 28 mm rozwarcia ma ten sekator. A ten drugi to jest firmowy sekator Bosch, tak? Tak. Jak... Bosch ProPruner. ProPruner, no. Też 12-woltowy. Okej. Okay. On ma tam mniejsze troszkę rozwarcie, 25 chyba. Sprawdźmy to. 25 mm, o tu nie napisane, ale taki model, jakbyście chcieli sobie gdzieś tam sprawdzić, porównać. No i co, a jak tam, jak to wygląda z bateriami do takiego sekatora, tego i tego? No ten można kupić z bateryjką, taką 2-amperogodzinną, też tej samej firmy. 2 amperogodziny, 12 V. Tak. Ok. 24 Wh. No bo 2 razy 12. Tak. No i... No Bosch ma baterie takie 2 amperogodzinne. Ok. Albo 3 amperogodzinne. O! Identyczne, prawie tyle samo ważą. Jak identyczne? Jak to ma 3 amperogodziny, a ta 2? No i jeżeli chodzi o wygląd i... wagę, po prostu lepsze ogniwa są zastosowane. Okej. Okay. No dobra, i ile taka bateria kosztuje, załóżmy? Z 50 zł, 100? No, tak. 150, 200, 300? 60, 70. A do Boscha? No, do Boscha tak ze 2 razy tyle. Czyli dwójka. Ze 140. 2 amperogodzinna. Okej. Okay. No, ze 120, ze 150, coś takiego, no 160, dobra. Także 3 amperogodzina jest jakieś, nie wiem, tam 40% droższa. Okay. A powiedz jeszcze, bo coś mówiłeś, że przerabiać można, żeby pasowała jedna do drugiego, czy to... Nie, to nie trzeba przerabiać, bo pasują po prostu. A, jedna do drugiej. Czyli one są takie, że... I zapasują do... Można je na znaczy będą pasować do jednego, do drugiego urządzenia. Okay. No. Czyli ten... No tak, zaczepy ma podobne. No mamy tu Boscha. Czekaj, weźmy to. Najpierw porównajmy tak na tym. Zaczepy tutaj widzicie? Tutaj jest zaczep, tu zaczep. Złączki tu 3 i tu 3. Czyli to wszystko w sumie będzie pasowało. I tak tu jak od góry są takie wejścia też. No i od góry jeszcze. I tu są dwa takie. I tu są dwa takie, no. Czyli wszystko git. Wszystko się zgadza. Wszystko powinno pasować, znaczy. No, mamy Boscha. Mamy okay. Chińską baterię. No. No coś ciasno wchodzi. Ale wchodzi. Wchodzi. Dobra, ale sprawdźmy, czy to działa. Bez problemu. Działa. No dobra.
No nie działa. Czyli zależy, jaką byś sobie chciał baterię kupić, taką możesz sobie kupić po prostu i będzie działało. No tak, no sobie... te Boscha mają może taką zaletę, że mając tam taką szybszą ładowarkę Boscha, 3 amperogodzinna bateria ładuje się 50 minut. Okay. Szybkiej. Natomiast ta z oryginalną ładowarką, tą chińską, no, ładuje się niecałe 2 godziny. Okay. 2 amperogodziny. Czyli jest ogromna różnica w szybkości ładowania. To robi robotę, nie? Jak... Znaczy czemu? Jeżeli mamy do naładowania na przykład 3 bateryjki wieczorem, no, no to te 3 godzinki, 3 amperogodzinne starczą, nie? A tutaj no, no nie da rady. Trzeba mieć albo kilka ładowarek. Okej. Okay. Jak się chce to naładować, albo... A na ile taka bateria starcza, że tak się zapytam? No właśnie, to jest pytanie dobre. Tutaj... Trzeba by to przetestować. Nie, no... Mam kolegę, który już to dość dobrze przetestował. No i na cały dzień cięcia sekatorkiem takie są potrzebne 3. 3 amperogodzinne. 3 albo tam na zmianę ładować. A jak? Ale schodzą na cały dzień cięcia, tak na 8 godzin 3 baterie. Okay. Na takie dobre cięcie. No dobra, a powiedz, któryś tam z nich ma na przykład większe zużycie prądu? Wykryłeś to, czy jeszcze nie? Nie. Okej. Okay. Czyli jeszcze nie wiadomo, ale wyglądają jakby podobnie. Ten jest brushless, czyli bezszczotkowy silnik, a ten? Tak samo. Też bezszczotkowy, okej. Okay. Obydwa są bezszczotkowe, obydwa podobnie tną. Ten jest nieco lżejszy. Właśnie, możemy poważyć teraz. Dobra, czekaj chwilę. No dobra, to co? No to ważymy. Ważymy. Zobaczmy, czy to jest różnica jakaś w ogóle w tym. Ale ta waga oszukuje, bo już mam 2 gramy. No dobrze, no to te 2 gramy to można uznać za jakąś tam... Czekaj, starujmy ją. Będzie... Wiatr i tak wieje, więc... Co ty gadasz, że wiatr? Dobra, starowana. No dobra, to co? No, ważymy Boscha. Bez baterii. Bez baterii. 835 gram. 835 gram. A ten drugi? Tu zaskoczenie. O kurde. Bo jest lżejsze. To wcale nie zaskoczenie. To jest raczej na plus, ja bym powiedział. No tak. Pozytywne zaskoczenie. Pozytywne. Jeśli chodzi no, o ten sekatorek. No. 150 gram lżejsze. No to tak na cały dzień machania ręką to może robić różnicę trochę, co nie? Bateryjka. Baterie są podobnej wagi. 3 amperogodziny. 3 amperogodziny. 189. Dobra. Czyli 190 gram gdzieś. 2 amperogodziny z Boscha. 180. No to kurde, to 10 samo. Gram różnicy załóżmy. 8 nawet. 2 amperogodziny. Ta waga to nie jest... To, no dobra. Kitu. Co ty ściemniasz? 2 amperogodziny. No. Chińska. 190. Czyli on... Tyle co trójka z Boscha. To wszystko okay. Tak samo. Można to zaznaczyć. Można to zrobić, że tak samo ważą po prostu. No. Tak uśrednić. No 10 gram różnicy to nie jest dużo. No nie. Ale 150 tam... na sekatorze już jest. A 150 sporo. To już trochę jest. To tak jakbyś wziął. Czekaj. 150 gram. No to tak jakbyś telefon trzymał w ręku. Cały dzień. No. Niektórzy tak robią. Dobra. Z bateryjkami, żeby nie trzeba było liczyć tam później. Tak. No bo koniec. 1000, czyli kilogram załóżmy. Kilo z groszem. No. A ten drugi? No 900, czyli... No 150 gram różnicy. 150 no. Gram załóżmy. Jakby można nie liczyć, jest 150 gram. Nie no, jakby nie liczyć, to można... Bo tamten nie... Kilo 20... Ten. Dobra, w każdym razie ten jest lżejszy, tyle gdzieś to telefon komórkowy, a ten jest cięższy, tyle gdzieś to telefon komórkowy. Czyli... No dobra, czyli tak to wygląda. Obrazowo i teraz jeszcze spójrzmy może...
jak te ostrza się różnią, co? Czy nie? Czy coś jeszcze chcesz, chciałbyś nie. pokazać? Możemy. Tutaj. Jak to wygląda, jaka różnica? Dawaj. Dobra. Ten jest z Chin. Znaczy ten też nie wiem, czy nie z Chin. Wszystko jedno, chodzi, że ten no, jest ale markowy, no. Bosch. Markowy Bosch. Czym tu się różnią te ostrza? To jest takie dłuższe trochę. To się, to jest takie krótsze. Tutaj ma dłuższy ten dolny. Taki wydaje się bardziej solidny. Tu się bardziej zamyka? Nie, tak samo się. No tutaj kute. Nie, nie kute, nie wiem. Dobra, zresztą bez różnicy. No tutaj taka... ostrza się kończą na... No, załóżmy jednej długości, tutaj to dolne jest dłuższe. Tak. Lepiej przytrzymuje gałąź. No dobra. Ale zimno dzisiaj. No wieje, zimno. Dobra, sprawdźmy jak to w ogóle tnie. Tam jest ciekawe. Chodź jeszcze porównajmy rozwarcie, jak to wygląda. Okej. Okay. Jak to wygląda? To jest Bosch, a tu jest ten drugi. No widać, że ma... Tak jak wąsy wygląda. Widać, że większe rozwarcie ma chiński. Okej. Okay. Szybkość. No. No. Może tak. No nie wiem. Co ty myślisz? Nie no, Bosch jest odrobinę szybszy. A wy jak myślicie? Odrobinę szybszy. Tak, trochę szybszy. No i... Dźwięk. No. O kurde, ten jaki cichutki. Jest różnica ogromna. Nie no, ogromna. Ten to jest cichutki, a ten to hałasuje jak nie wiem. Dawaj, zbliżmy to. Dobra, to dawaj. Nie no, Bosch to... Panie, ten Bosch to jest cichutki jak, nie wiem. Bajabongo. No i co, jeszcze ten... Ten ma bajer taki, którego Bosch nie ma. No. Ma... Jeżeli mamy cieńsze gałązki, możemy sobie ustawić, żeby nie miał całego rozwarcia, tylko węższe, będzie wtedy szybciej odcinał. Tym guziczkiem to robimy. Tu no, mamy cztery poziomy. No ten najmniejszy to raczej nieprzydatny, bo to jest... Można sobie trawę ciąć. To, no tak, no może ewentualnie jakąś trawę, ale już te... Ktoś ma trawę. Te dalsze, jak najbardziej. Tak. Już takie gałązki. Borówka, malina, to już bez problemu. No tak. To może w Boschu też da się zmienić? Trzeci poziom? Nie, w Boschu nie da się. Sprawdzałeś? Tak. Aha. A instrukcję czytałeś? Czytałem. Bo ja to nigdy nie czytam. No i tu najwyższe rozwarcie. No. No. Może jeszcze raz, tak. Takie. Nie no, bez kitu. Do cięcia poznać. Trójka i czwórka. Dobra, to dziabamy, panie Andrzejku. Tak. Wzięliśmy do testów akumulatory Boscha. Obydwa. Tak. 3 amperogodzinne. 3 amperogodzinne. Takie same, czyli znaczy. Tak, ale z tego co tam testowane było, to tak samo mniej więcej działają. Dobra. 2 amperogodzinne, czy jedne, czy drugie. Tylko te po prostu krócej trzymają. Tak, po prostu krócej trzymają. No i trzeba więcej, jak 2 amperogodzinne, to trzeba na cały dzień no, ze 4 baterie mieć. Okej. Okay. No dobra. Ewentualnie jak ktoś tam w ciągu dnia podejdzie sobie do ładowarki, włoży, no to wtedy spoko. Wtedy można mieć mniej tych baterii. Jak ktoś ma możliwość, chociaż przeważnie to nie ma czasu na to w ciągu dnia. No dobra, ale takie coś to jest, do takich drzew to się bardzo nie nadają, podejrzewam, ale tutaj akurat do wycięcia kwaterka, więc nie zmartwcie się, że tak to wygląda, po prostu będziemy ją wycinać, a na razie przetestujemy sekatory i zobaczymy jak one tną.
No, to pierwsza z brzegu gałązka. Którym pniesz? Cenimy. W prawym ręku masz chiński, a w lewym Boscha. Tak, w lewym Boscha. Bosch. Teraz od tamtej strony. Tak, dobra. Chińczyk Bosch. Chińczyk Bosch. Podobno też jak się pod kątem tnie, to łatwiej idzie. Który? Jak się ubasza. Jednym i drugim, nie? Dobra. To był chińczyk, teraz Bosch. A jaki cichutki? Na razie widać, że różnicy nie ma, ale dużo cichszy jest. Nie, ale już taka gałązka, ile ona ma tam? Z 1,5 cm? No. Gdzieś będzie miała. Dobra. To co? Coś grubszego. Coś grubszego. Może tu? Może tu. Chińczyk. No, bez problemu, ale teraz tu. Bo już jest grubsza. To puściłeś specjalnie, czy nie? Nie, nie, on tak jak ma za ciężko, to staje po prostu. To sam się cofa. Okej. Przeciął. Ile tu masz? 2 no, centymetry? Spokojnie. Niewiele, więcej. A może tak pod kątem sprawdźmy. A dać przednie. To grubsza już. Pod kątem lepiej idzie. Dobra. Ona prosto nie przednie tu już. No, trzeba na 3 razy. No. Dobra, a Boscha tylko... Ta ma za 3 centymetry, ma spokojnie. Będzie miała. Słabe trochę światło dzisiaj, ale taka pogoda pod zachym Mazorkiem. Dobra, dawaj tutaj, bo podobna jakby średnica, nie? Dobra, Bosch. Bosch. O, skubany. No skubany, dawaj to. Też podobna taka. Teraz też Bosch. No Bosch jakby tej mocy miał trochę więcej. No, tak się wydaje. Tak się wydaje, o tu mamy taką gałąź grubową. No. Tak, żeby porównać mniej więcej na takiej samej gałęzi dwa. Kator, Bosch. Bosch uciął, bez problemu. O, ten już ma. Ten już musiał na 3 razy. Zobaczymy tu. Bosch. No dobra. No. Nie dobra. Przeciął, ale miał problemy. Teraz chińczyk. Teraz chińczyk. No. Też na kilka razy to takie cięcie to nie cięcie, nie? No nie? Na kilka razy, ale to już jest gruba gałąź. Szkoda, że miarki nie wzięliśmy, ale... Nie taka gruba, bo ja mam sprzęt, co by ją przecięły. Jak na te sekatory. No, no jak na te sekatory, tak. Bo to takie raczej do młodych drzewek, porzeczek. Do młodych jabłoni jak najbardziej. Nie wiem, co tam jeszcze można ciąć. Do młodych, czy takich po prostu zadbanych. Róże. Widać, że drzewo jest bardzo stare, więc... Tak. Już ma... Sprawdzimy. 4 lata. Sprawdzimy pod kątem. Czy to łatwiej pójdzie, czy nie? No łatwiej. To chińczyk był, a teraz Bosch. Chińczyk, teraz Bosch. Pod kątem. No panie, to w ogóle nie ma polotu. Znaczy, może ma, ale chodzi, jeśli 3 razy tańsze, to spoko luz, ale 700, ja wiem, czy to też tak dużo. To zależy, kto na co woli kasę po prostu przeznaczyć. Ciut. Więcej mocy, ale... No bo powiem wam szczerze, że już taki filmik nagrywaliśmy, ale nam za bardzo nie wyszedł, więc nagrywamy drugi raz. Tutaj tak, żeby to miało sens, żeby pokazać wam taką różnicę prawdziwą, no, jak to. O, tutaj mamy takie... Czekaj.
jak to wygląda w rzeczywistości, bo po prostu nawet mamy taką fajną gałąź. No, tutaj jest taka jedna, czekaj. O, dawaj. Taka jedna, w mniej więcej jednakowej grubości jest przez całą długość. Bosz, dobra. Przeciął. Bosz przeciął. Teraz fińczyk. Dobra, załóżmy, że to była trochę grubsza tutaj. No dawaj bosza. Nie, bo bosz pewnie bez problemu ją weźmie. No, też. No miał kłopocik. Też miał kłopocik. No to jest taka grubawa, nie? No dobra, a teraz metoda kątek. Kosmy. No, bosz tu nawet nie wchodzi za bardzo, bo ma kończy trochę, się rozwarcie. No ma trochę mniejsze rozwarcie. Tak. To teraz chińczyk. Chińczyk wchodzi? Też słabo, ale bez tego. O nie. No dawaj, do skutku. Przeciął. No przeciął, no ale z takimi to męczarnia jest, nie? No tak. Ale przecina i taką, no. No ma to. Pokaż. Na chwilę mogę. Zobaczcie, jakbyście chcieli porzeczkę. Tak to mniej więcej. Nawet taką, no, bez problemu. Tak. To jest już gałąź taka grubawa. No dobra. Co tam, różnice pokazane mniej więcej chyba, co? Tak. Ale jeszcze jakąś jedną gałąź. Jakąś jeszcze jedną. No to dawaj. No co, no taką to bez niczego. No, jednak z czymś. Akurat mu się coś... Może się wyłączał. Zamyśliło, no. Tą to jest bez problemu. O, no, na dwa razy. Bosz. Na raz. Co jeszcze może interesować? Ty, panie, a powiedz ty mi... Cena ostrza, na przykład, jakbym chciał sobie kupić ten i wymienić ostrze, bo by mi się zużyło. I ten. To no jak tego to raczej nie dokupi się. Okej. Okay. Trzeba drugi sekator. One nie są drogie, więc. To a może od Boscha by pasowało? Nie. Jest to całkiem inna konstrukcja. Tylko wygląda podobnie po prostu. Wygląda podobnie, ale konstrukcja inna, inne ostrza. Okay. Do Boscha można dokupić. No już nie pamiętam, jaka cena teraz. Ale można. 120 za jedno ostrze? Za jedno? Chyba tak. Za górne czy dolne? Czy po prostu bez różnicy? Mniej więcej, no za jedno chyba. Okay. 120. To już jak ktoś będzie chciał, to sobie tam sprawdzi. Dobra, czyli ostrze nie pasują, do tego się nie dokupi, a do tego... No włosza można dokupić ostrze. Bez problemu. Dobra. Chociaż... No tutaj to cena jest sekatora taka, że jakakolwiek tu chyba jakaś naprawa jest nieopłacalna. Jak kupisz ostrza, to mógłbyś równie dobrze drugi sekator taki kupić. No, pewnie tak. Ostrza do Boscha 2 to pewnie cena tego sekatora. No dobra, ale pewnie wytrzymują dosyć długo i jeszcze w międzyczasie można je naostrzyć, no nie? Tak, jak najbardziej. No. Myślę, że... Jak ktoś nie będzie ciął drutów albo jakichś taki... dziwnych rzeczy, to ostrza starczą na bardzo długo. Myślę, że spokojnie rok cięcia to... Nawet więcej, bo ja taki mam, wiesz co, większy jeden, to tam chyba ze 3 lata już tylko ostrze te ostrza i normalnie... No, nie chcę tutaj jakiś tam... Formazony. Sugestii dawać, bo nie przetestowałem, także
No dobra. Widać, że jakościowo są dobre te ostrza, ale na ile wytrzyma, no to ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Ale mówiłeś, że znajomy twój testował. No tak, ale on też w tym sezonie dopiero zaczął. Zaczął, ale nie wymienił. Nie, już dwa takie sobie wziął. Ale sekatory czy ostrza? Sekatory. Okej. Dwa takie sekatory sobie wziął. Baterię Boscha dokupił. Okej. Bo mu zasugerowałem. Łatwiej. A ta bateria, mówiłeś, że 100 tam 40 gdzieś złotych, tak? Do Boscha. O, około 150. 150, no dobra. Czyli pół ceny sekatora, ale warto raczej kupić takie, no nie? No i co jeszcze? Co jeszcze mam powiedzieć? Że takie małe sekatorki, jakby do takich małych robót, to jest ich zaleta taka, że nie, i do młodych drzewek można używać. Że nie trzeba nosić żadnych kabli. Tak, to jest bardzo duża zaleta, można sobie go odłożyć, nic tam nie uwiera, nic, nie ma żadnego problemu z jakimś tam plecakiem. Okay. Lekkie naprawdę, one ważą tyle co ten sekator na kablu, no. Ten Fujiwara, nie? No. To one ważą tyle co... Co? Co cały ten sekator, nie? Z baterią znaczy, a ta... Tak, ten. Bo tamten chyba 900 gramów waży ten, tylko że kabel ma jeszcze do tego. No właśnie, także waga taka sama, a tamten jeszcze bateria ma na plecaku. No tak. No ale poziom cięcia też inny, bo tamten, tu szybko się zwiększa na pewno. No. Więc no specyficzny do młodego sadu, żeby tam... Porzeczek i tak dalej. Jakieś tam cięcie lekkie zrobić czy... Sosenek ma, nie wiem, żart. Do borówki, o, idealnie. Do borówki. Bo nie męczy się człowiek jak to. No. Takim sekatorkiem jak operuje, to się nie męczy. Dobra, panie, spadamy, bo zimno jak nie wiem, jeszcze zaczęło padać. Czy coś jeszcze chciałeś powiedzieć? No nie, no w zasadzie to przedstawiliśmy, co tam mieliśmy. No, no i taki test z Andrzejkiem wam zrobiliśmy, mały. Co tam powiedzieć? Takie rzeczy, co myśleliśmy, że może mieć jakby wpływ na decyzję zakupu bądź nie, przedstawiliśmy w tym filmie. No i tyle, no nie wiem. Ja już nie mam pomysłu, co tu więcej o tych sekatorach gadać. Bo wszystko chyba wszystko powiedzieliśmy, nie? Na pewno nie, ale co chcieliśmy, to powiedzieliśmy. Tak. Ogólnie warte polecenia, jak ktoś ma większy budżet, to pewnie zainwestuje w Boscha, ktoś mniejszy, to polecam tego, spełnia swoje zadanie elegancko, leciutki i działa. Najważniejsze, że działa i nie kosztuje kolosalnych pieniędzy, do wypróbowania jak najbardziej warto, czy akurat spełni wymagania. Nie, ale niewielka inwestycja. Coś tam pokazaliśmy w każdym razie. No to co, w takim razie na razicho. Miłego dzionka czy tam wieczoru, zależy kiedy oglądacie. No i do następnego, cześć. Pozdrawiam. Nie wiem, że jak się pakuje, ale zobaczcie, jaką wypatrzyłem, jaką ma fajną latarkę Makity. Z tym, z akumulatorkiem. Tak jak zwykłe elektronarzędzie, nie? Jak to? No tak, do wkrętarki taki akumulator jest. Hmm? Czy do czegokolwiek. No. No nieźle. No to nie będzie widać, no. Ale mi już za dnia. Człowiek. Albo połowa tego. No nie ma rewelacji jakiejś wielkiej, no, nie, ale. Ale długo świeci na tym. Można coś robić przy samochodzie. Czy... godzin? No i przekręcać można. O. Tak, można przekręcić w tą. Może świecić do góry, może świecić tak. Fajna jest ta regulacja. Zarąbiska. I haczyk nawet. Można ją zawiesić. Dokładnie. Ja tam nie widzę za dużo, bo oślepiony jestem. No tak, a to jest taki model. Taki model. No dobra, no co, taka ciekawostka tylko chcieliśmy pokazać. Nie ma co się skupiać na modelu. Fajna latara, w każdym razie. No. To tyle. Jeszcze raz, na razie, cześć. O. Pozdrowionka.
chiński, ale nie mam ładowarka od chińskiej. No dobra, no nie wziąłem jack od Boscha, ale tak wygląda ładowarka od tych chińskich tych akumulatorków, no nie? Taka sama firma jak tego sekatora po prostu. 1,5 ampera ma wyjście, więc... 1,5 ampera, czyli ma 2, czyli 1,5 godziny gdzieś. No, niecałe. Jest jakaś strata energii, więc niecałe 2 godziny się ładuje. No dobra, taka. Takie coś. Okej. Bo są szybsze, bo mówisz trochę, tylko nie wiesz. Bosch też ma różne ładowarki. Ma szybsze i wolniejsze. Taka najszybsza chyba do tych akumulatorów to jest GAL 18, 12V40, coś takiego. Okay. To jak do makiety, tam też taka szybka jest, że chyba 20 minut czy pół godziny naładowuje pełny akumulator. To zależy, no dobra. Jaki akumulator, ale tak. No dobra, to tyle, co? Jeszcze raz. See you, nara, pozdrowionka. Cześć, trzymajcie się.